Zapraszamy do metra. Zapraszamy do metra. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Za mną znajduje się wejście do metra Bemowo, które zostało otwarte dzisiaj, czyli 30 czerwca 2002 roku. Zapraszam za mną, pokażę Wam, jak wyglądają stacje oraz zobaczymy, czy działają windy. Zapraszam. Oczywiście musimy zobaczyć, czy windy na stacji Bemowo działają, więc wielki test wind już standardowo. Jak widzimy, się otwiera, ale zobaczymy, czy zjedziemy na dół. Zapraszam, zapraszam. Poziom minus 1. Zamykamy drzwi. No i zobaczymy, czy dowiezie nas tam, gdzie ma nas dowieźć, czyli na poziom minus 1. Zobaczymy. Na razie idzie dobrze. Na razie idzie dobrze, na razie jedziemy. Na razie właśnie, na razie jesteśmy o... Rok produkcji 22. I dojechaliśmy, moi drodzy, więc... Można powiedzieć, że winda działa. Winda jest w odpowiednim stanie technicznym. Przechodzimy teraz dalej. Myślę, że możemy znaleźć kolejną windę. Zobaczymy, czy działa, czy jest dostosowana, ponieważ wiemy, jak to bywa czasami. Winda powinna znajdować się gdzieś tutaj. Zobaczymy, czy jest. Chyba idziemy w złą stronę. Czy tutaj jest winda? Nie, tutaj chyba powinno być gdzieś. Dobra. Zrobimy sobie spacerek, jak widzicie, nowa stacja. Nie wiem, jak podobają Wam się kolorki, cała kolorystyka, ale dla mnie jest naprawdę fajnie, nowocześnie. Widać, że stacja została otworzona dosłownie kilka chwil temu. Jak widzicie, naprawdę super, podoba mi się. Choć też mam takie wrażenie, że jakbym już tutaj był. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Co bardzo ważne, działa skaner kodów QR, co zaraz zobaczycie. Tak, zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw do windy. Kolejna winda na naszym celowniku. Klikamy do góry. Zobaczymy, czy dojedzie, czy na dół. Do góry pojedziemy jeszcze. Zobaczymy, czy działa. Na dół? Dobra. Jedziemy na poziom minus 2. I zobaczymy, czy dojedziemy. Winda ruszyła. Ewakuacyjne. Jedne drzwi, ale ważne, że działają te windy. Jest nawet narysowane. Nie wiem, co to znaczy. Jesteśmy. Tutaj mamy bardzo ciekawy kasownik. I możemy teraz przejść do kasownika, tutaj Dominik zaprezentuje. Tak, tutaj mamy generalnie rzecz ujmując kasownik, który jest zupełnie inny niż w jakimkolwiek pojeździe i wydaje bardzo dziwne dźwięki. Tak, tutaj mamy, Jest to coś nowego. Bardzo nowe, to jest bardzo pozytywna zmiana w metrze, to zdecydowanie jedna z ważniejszych, bym powiedział. Ale no, warto zauważyć, że jest nowy. Teraz przetestujemy wejściówkę do linii metra. Udało się, trochę przetworzył, bardzo czytelny, duży wyświetlacz. Nie to co w tych... Troszkę ukurzony, ale... Nie to co w tych wszystkich pojazdach. Ale nie szkodzi. Przechodzimy dalej. Przejdziemy się teraz po peronie na metro Bemowo. Sami zauważcie, jak wygląda kolorystyka, jak wygląda cała koncepcja. Widać dużo szarości, lecz są takie elementy jak na przykład dach, wykonany jest w kolorze takim brązowym, mniej więcej coś takiego. I te filary, które są wykonane w kolorze, ich kolor jest taki turkusowy, mniej więcej coś w tym stylu, trochę jasny. Przejdźmy dalej. Idąc dalej, możemy zauważyć oczywiście lampki przy peronie, tutaj na dole, aby było wiadomo, gdzie jest peron. I to, co jest ciekawe, strzałki, LEDowe strzałki, które pokazują nam, w którym kierunku znajdują się drzwi. Przejdźmy tutaj teraz do tablicy, która ukazuje linię metra, z której dojedziemy od Brudna na Bemowo. Jest to już po tak długim czasie w końcu udało się, możemy już przejechać z Brudna na Bemowo, jedną linią metra. Jeszcze nie, ale już można powiedzieć, że jest... Tak, na razie z Trockiej, ale już napisane jest, że z Brudna, ale jeszcze nie do końca, jeszcze nie do końca, trzeba spojrzeć. Tak.
Sprawdźmy teraz... właśnie, to mnie zaciekawiło, jak wszedłem tu za pierwszym razem, że siedziska są wykonane z takiego kamienia. Nie ma normalnych, zimne, to też jest ciekawe. Nie ma tutaj standardowych ławek, tylko właśnie taka skała, na której można usiąść i się ochłodzić w lato przy okazji. Myślę, że możemy się jeszcze trochę przejść tutaj po peronie. Jak widzimy, jest świeżo. Jest świeżo, jest przyjemnie, jest naprawdę chłodno. Na dworze jest aktualnie około 30 stopni, więc tutaj, jak tutaj się znajdujemy, jest naprawdę przyjemnie chłodno. Jesteśmy idealnie po otwarciu, więc jeszcze chodzą osoby i rozdają nam różne smakołyki i pamiątkowe monety, ale my już taką dostaliśmy, więc już nie będziemy brać. I winda kolejna, dochodzimy do kolejnej windy na środku peronu. Zobaczmy, czy działa, zaraz do niej wejdziemy. To jest winda? Tak, to jest winda. Może już pójdźmy pociągiem, co? Pociągiem się przejdźmy. Tak, dobra. Tylko zobaczmy windę. A, to wchodzimy do windy? Nie, dobra. Czyli czekamy na pociąg teraz. Kolejny. Do pociągu tego? Tak. Dobra, zapraszam. Będziemy jechać w kierunku Trockiej. Możemy przejść tam dalej. Idziemy już w pociągu na stacji Bemowo. Siadamy. I po tak długim okresie możemy już oficjalnie powiedzieć, że znajdujemy się na stacji Bemowo. Przejdziemy się teraz na stację Ulrychów, również otwartą. Jak widzicie, możecie zauważyć, wszystko jest zaktualizowane. Tablica pokazuje wszystkie stacje. Od Bemowa, przez Ulrychów, Księcia Janusza. Co? Od Bema. A, no tak. No tak, ale że stacja metro Bemowo. No tak. Zajmujący się na Bemie. Tak, dokładnie. Józef Bem, synny osoba. Zawsze tak wychodzi. Tak, czekamy na pociąg teraz, aż odjedzie. Jeszcze chwilę. Odjeżdżamy. Odjeżdżamy. To jest mój pierwszy odjazd z tej stacji. Właśnie, czekamy teraz na zapowiedź. Następna stacja Góra. Mam mieszane uczucie co do tej zapowiedzi. Myślałem, że będzie bardziej wyrazista. Następna stacja Ulrychów. Było trochę cicho, ale ważne, że było chociaż. Ważne, że na otwarcie zostało to przygotowane. No i jedziemy. Stacja Ulrychów. Takie. To wsiądziemy tutaj i pokażemy wam stację Ulrychów. I zobaczymy przede wszystkim, czy działają windy. No i wysiadamy. To, co rzuca się na pierwszy rzut oka, znowu ten kolor bardzo podobny, taki morski, lekko zielonkawy, nie wiem jaki do końca jest to kolor. I ławeczka, która jest zamieniona w kamień, w skałę, bardzo zimną, przyjemną, na której można usiąść, więc nie ma na tych dwóch stacjach klasycznych ławek, są takie zamienniki. Myślę, że na plus, podoba mi się to. I może nie przede wszystkim, ale zobaczmy, co widzimy po tej stronie. Wklęsła ściana. Ciekawie to wygląda, również ciekawy kolor, podoba mi się na pewno.
Jeszcze raz? A właśnie, tak, prawie bym zapomniał o bardzo ważnej rzeczy. Nie mamy tutaj, jak zauważycie, pomarańczowej szyny. Jest ona w kolorze szarym. Ciekawie to wygląda i myślę, że pasuje do koncepcji tej stacji, gdyż cała stacja jest w podobnych kolorach, w podobnej kolorystyce. Dobra, idziemy dalej do windy? Chyba tak. Zobaczymy. Tak. Jeszcze mamy tutaj kolejny kasownik, ale chyba ten sam, co był na poprzedniej stacji. Znajduje się tutaj. A zobaczmy teraz windę. Winda, jedziemy do góry. Powinniśmy wyjechać na sam szczyt. To co, panowie, może jakieś zakupy w Wolaparku? W sumie to mam muszę. W sumie można na obiad wstąpić. No też mogę. To jest jakaś strefa restauracyjna. Co by na to? Pójdźmy. Klikamy poziom terenu. Tak, rok produkcji 2022. I jedziemy. Powoli, ale do przodu. Ale do góry. Jak w tym filmie, nic śmiesznego. Jakbyśmy jechali do przodu, to by było. Gdzie winda jedzie? Co warto zauważyć, chyba nie na wszystkich stacjach Schindler daje windę. Na jakiej stacji daje ten Tyssen, Krups czy coś takiego. Więc no, tutaj też chyba w wyniku przetargu nastąpiła zmiana dostawcy. O kurczę, tu jest naprawdę gorąco. No i co widzimy? Widzimy Wolapark, dużo przestrzeni. Pamiętam, jak byliśmy jeszcze tu niedawno, było naprawdę ciekawie. Chyba tam na tym budynku staliśmy kiedyś. I z zewnątrz jak wyglądają stacje. Możemy pójść zobaczyć, ale są takie mało widoczne przez to, że są oszklone całe wejścia. Takie mam wrażenie. Ale jest ceglany. Na ceglanym takim budynku, na ceglanej windzie jest napis M. Wiem, że chodzi tutaj o metro Bemowo, o metro Ulrychów w tym wypadku. Oczywiście mamy przystanek autobusowy. I czas Białowieska. Tak, czyli powinny zostać pozmieniane wszystkie nazwy, na odpowiednie, już na aktualne. Dobrze, chyba wchodzimy. Wchodzimy do M2. I znowu ta ceglana ściana. Jak ci się to podoba? Taka z cegły. Zgiełku. Jest taki, jeszcze raz? Jak ci się cegiełki podobają? Podobają mi się, ale znowu, jakbym gdzieś to już widział, w tym kolorze takim, jakbym gdzieś to już widział. O, i teraz przyjdziemy do, może do tamtego. Przedstawimy wam ciekawe kasowniki, jak wyglądają. Proszę, Dominiku, zaprezentuj. Proszę tutaj zobaczyć, mamy czytnik kodów QR generalnie, który, uwaga, uwaga, działa. Wchodzimy. Wchodzimy, metro. W kierunku oczywiście Bemowa pojedziemy jeszcze raz. Schody ruchome działają, to też plus. Nie trzeba iść po schodkach normalnych. Nie ma co się męczyć i przemęczać. Ale zobaczmy. Właśnie nam odjechał, ale złapiemy kolejny. Chwilę poczekamy. Dobra. Dobra, przejdziemy się teraz. Idziemy na drugi koniec. Przy okazji pozwiedzamy jeszcze stację. Ocena według mnie całej stacji, jeśli chodzi o takie aspekty wizualne, jest wysoka. Podoba mi się. Podoba mi się to przełamanie koloru takiego turkusowego, morskiego z sufitem brązowym. Nie wiem, jaki to jest kolor pomarańczowy. Taki miedź
widziane, bym powiedział. Takie tak. Widziane. I mam takie wrażenie, że tutaj nastąpiło takie połączenie wszystkich trzech stacji, które mamy, były tak jakby otwarte po centralnym odcinku drugiej linii metra na zachód, czyli Płocka, Młynów i Księcia Janusza, bo jak zmieszamy sobie z Młynowa niebieski z Księcia Janusza zielony, no to wychodzi taki turkus, a z Płockiej wzięliśmy miedziany, więc tak trochę jakby to... Tak, tak, trochę tego. Tak. Jest taka fuzja tych kolorów. Dobra, chodzimy. Uwaga, pociąg, kierunek domowy. Tym razem dobrze słyszeliście. No i zapraszamy do środka. Wchodzimy. Sobie siądę jeszcze przez ten czas. Uwaga, pociąg, kierunek Trocka. Jesteśmy chwilę po otwarciu, naprawdę dużo, może nie bardzo dużo, ale trochę ludzi jeździ już. Już się wieść rozniosła, że metro otwarte. Zobaczyli na wyświetlaczu, że mamowo. No tak. Więc otwarcie było dzisiaj około godziny 16. Było trochę przedłużeń, było trochę kontrowersji związanych z otwarciem, ale finalnie udało się otworzyć, więc to powinien być nasz news. Dobra. Możemy przejść jeszcze przez całą stację, żeby było. Przejdziemy i sobie ją przy okazji ocenimy. Stacja Bemo. Drzwi otwierają się z lewej strony. I dojechaliśmy na Bemowo. W prawo przejdziemy sobie. Ostatnia stacja końcowa. Tutaj wszyscy pasażerowie muszą opuścić pojazd. Coś, co warto zauważyć odnośnie tych stacji jeszcze, no to, że jest na nich tutaj bardzo zimno, tak szczerze. Na innych stacjach aż tak zimno nie jest. Tutaj tak, to można poczuć od razu. Na Ulrychowie i na Bemowie, no tak, dosyć mocno zawiało chłodem, do tego stopnia, że aż żałuję, że w sumie bluzy nie mam. Więc no... Ale dobra, ocenimy teraz tę stację pod aspektem takim kolorystycznym, wizualnym. Jak ci się podoba? Pod aspektem wizualnym powiem tak, na pewno nie jest brzydka, to na pewno. Moim zdaniem całkiem fajna ta zbieżność kolorów tutaj została zrobiona, ten zbieg. Natomiast dalej, no niestety nie przebili mojej ulubionej stacji z M2, ponieważ dalej Płocka całym sercem. No, po prostu uwielbiam tamtą stylistykę. Ale ogólnie nie, naprawdę. Trzeba przyznać, że się im udało. Tak, ale chyba Ulrychów bardziej mi się podoba niż Bemowo, ze względu na te ściany wypukłe, naprawdę, które są tutaj szare. Można zobaczyć na tej ścianie, tutaj jest taka szara, wręcz można powiedzieć z takim akcentem, że można powiedzieć, jakby to rdzą było nawet przetarte. Bo więc to będzie decyzjawić. To na pewno. Tak, tak, tak. Ale właśnie to jest ciekawe, ale nie aż tak bardzo jak na Ulrychowie. Ten kolor jest jednak ciekawszy. Bardziej cieszy oko. Co ważne, Ulrychów i Bemowo są wykonane tak jakby w tej samej koncepcji stylistycznej. Zasadniczo jedna różnica, no to są te ściany tutaj. Tak, to prawda. Jeszcze ten sam dach. Filary są w identycznym kolorze, sufit to samo. Więc no, koncepcję mamy tą samą tutaj zachowaną. Tak. No i ten podobny dach, prawie że identyczny, co na Ulrychowie. Dokładnie. No dobrze, to idziemy teraz na górę stacji, do wyjścia. Tak, to ja nie. Nie? Nie podoba. Tak buro, ponuro jest. Tak?
Właśnie przez te ściany tutaj. Przez te ściany. Na innych stacjach jest żywo, kolorowa, tutaj taka szarówka. Jak na Ulrychowie też ten kolor jest trochę żywszy. Ale nie wiem, kto to wymyślił, takie blachy, które wyglądają jakby ze złomowiska wyciągnięte i położyć to na ściany. Zamiast kolorowo jakoś ozdobić, tak jak inne stacje. Najładniejsze w Warszawie. A tutaj inna opinia. Ale tu może ładna, ale samo to na dole to nie. Tu jeszcze nie byłam, bo jadę z drugiej strony. Ale no tu być może ładniej to wygląda. No już nawet ta cegła trochę lepiej się prezentuje niż tamta blacha. Także rzecz gustu, ale mnie się nie podoba. Dobrze. My już mamy monety. No dobrze, to co? To wyjdziemy tamtym wyjściem może. Przed tym bajek może. Dobry. Dwa lata i ogromne. Cześć. Nagrywacie? Tak, teraz właśnie nagrywamy. Za chwilę wrócimy do elektryki. Nie, zaraz. Dobra, tam. Teraz do tramwaju przejdziemy. Spotkaliśmy naszego widza. Bardzo miło. Bardzo fajnie wygląda. No tutaj jak się idzie, naprawdę ciekawie to wygląda. Jeszcze ta muzyczka. Jak w jakimś filmie normalnie. Należy to wstawić. Tak. Idziesz sobie środkiem. Boże, pomarańczu. Pomarańcz taki jest naprawdę jasny. No i ta cegła, znowu ta cegła. Podoba mi się nawet. Ale zobaczmy, jak będzie dalej. Zbliżamy się powoli do wyjścia. I tu już się robi trochę cieplej. Tu już się robi już trochę cieplej. Tak. Wiadomo, że było przed chwilą otwarcie, więc trochę ludzi się tutaj kręci, ale jestem ciekaw, jak będzie z obłożeniem tej stacji. Czy będzie tutaj duży ruch, czy trochę mniejszy? Powiem tak, wydaje mi się, że może być dosyć sporo ludzi, gdyż to tak zasadniczo otwiera BMW-u nowe możliwości i wydaje mi się, że spokojnie tak około połowa obecnie korzystających regularnie ze stacji Księcia Janusza może się przerzucić na korzystanie z tej stacji albo stacji Ulrychów, jako to, że to by była dla nich, nazwijmy to już, taka stacja macierzysta i dojazd do niej by mieli o wiele szybszy. No na przykład No ja pewnie będę nawet bardzo aktywnie korzystać, dlatego że no ja tutaj mam babcię, co mieszka na Jelonkach, więc... No i też teraz... stacja, która jest najbardziej wysunięta na zachód, no, de facto teraz. To będzie taki punkt przesiadkowy dla wszystkich, co jadą gdzieś dalej, moim zdaniem. Ta zachodnia strefa, ta zachodnia część Warszawy powinna właśnie teraz korzystać z metra i pewnie będzie trochę zaludniona, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, wiadomo. Zobaczymy. No i my wchodzimy do kolejnej windy, już ostatniej. Tutaj mamy dodatkowo lustro. Nie wiem, czy w poprzednich było lustro, nie widziałem. Były lustra. Można się przejrzeć. Dobrze, dojechaliśmy. No i jesteśmy, moi drodzy. Chyba już sobie zakończymy za chwilę. Znacie już nasze opinie, wiecie, jak wygląda stacja. Możecie się podzielić z nami. W sumie jestem ciekaw, co sądzicie o tych dwóch stacjach. I generalnie o całym otwarciu, jak wam się podoba. To by było wszystko od nas, ode mnie. I chyba tyle, i chyba będę kończył, co? Chyba kończymy. No to tak, to z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.